Bezpośrednią przyczyną wycofania drużyny był brak środków finansowych na funkcjonowanie zespołu. Sponsor stwierdził po rozmowie z trenerami, że wycofuje się ze wspomagania sekcji piłki ręcznej, deklarując jednocześnie w oficjalnym piśmie, które otrzymaliśmy, wspomaganie szkolenia dzieci i młodzieży. Działacze klubu poszukiwali innych rozwiązań, by stworzyć budżet na Superligę. Niestety nie udało się znaleźć nowego sponsora. Wycofanie było jedyną słuszną decyzją. Jeżeli byśmy tego nie wykonali teraz, to zmuszeni bylibyśmy sytuacją, myślę, w okolicy października, listopada. A z drugiego względu, ciężko było wtedy dziewczynom znaleźć kluby, żeby gdzieś mogły podpisać kontrakty, a to są dziewczyny, które występowały w Superlidze, tak? A mimo ogromnej chęci pomocy tym dziewczynom, po rozmowie z prezesem klubu, po konsultacji również z sekretarzem Polskiego Związku Piłki Ręcznej w Polsce, no doszliśmy do wniosku, że to w danym momencie nie ma sensu. Wycofanie klubu z Ekstraligi nie oznacza końca szczypiorniaka w AZS-ie AWF Wrocław. Sekcja piłki ręcznej pozostaje w dalszym ciągu w klubie AZS AWF Wrocław. Doświadczenia, które zdobyliśmy przez te 4 lata, mówię o okresie, w którym ja funkcjonuję w klubie i bezpośrednio odpowiadam za piłkę ręczną, mam nadzieję, że zaowocują tym, iż szkolenie dzieci i młodzieży, to, które chcemy robić bardzo szeroko, tak jak w latach poprzednich robił to pan Dyrkacz chociażby, tak? Przyniesie pozytywne efekty w ten sposób, że będziemy mieć szeroką gamę szkolenia w szkołach podstawowych, później w gimnazjach i z tych dziewcząt będą osoby, które mam nadzieję zgłosimy do rozgrywek państwowych. Szczegóły projektu szkolenia dzieci i młodzieży mają być znane za kilka tygodni.